Segregujesz? Zyskujesz! Opłata miesięczna za odpady segregowane 41 zł od gospodarstwa domowego. W poniedziałek światło dzienne ujrzała lista projektów, które wsparte zostaną w przyszłorocznej edycji środkami z Funduszu Rozwoju Dróg. Tym razem wojewoda podlaski ogłosił listę 232 inwestycji nowych i kontynuowanych, które będą realizowane przez samorządy. 96 zadań to drogi powiatowe, natomiast pozostałe 136 dotyczy gminnych szlaków, poinformował Bogdan Paszkowski. Według zestawienia do samorządowych budżetów popłynie na ten cel ponad 356 milionów złotych. Apetyty, a może raczej potrzeby samorządowe, są jednak znacznie większe. Prócz listy podstawowej opublikowano również zestawienie rezerwowe, które daje jeszcze iskierkę nadziei. Chcąc dofinansować wszystkie rezerwowe projekty z budżetu państwa, należałoby wygospodarować kolejne 324 miliony złotych. Tak ogromne są potrzeby podlaskich samorządów.